Pewnie wielu z nas zna obraz przedstawiający Najświętszą Maryję Pannę trzymającą Dzieciątko Jezus, stojącą na kuli świata w koronie z 12 gwiazd, depczącą węża i przekazującą światu różaniec. Ten obraz odwołujący się do biblijnej księgi Apokalipsy świętego Jana oddaje majestat i moc Dziewicy Maryi. Ona, zjednoczona i poddana Synowi Chrystusowi, prowadzi nas do duchowego zwycięstwa w walkach naszego życia. Ten obraz oddaje też rolę, jaką odgrywa Jezus i Jego Matka w bitwie ze starożytnym wrogiem smokiem, w walce ze złem, z szatanem. Jesteśmy ogarnięci tajemnicą zmartwychwstania Chrystusa. Jest ona naszym centralnym elementem na drodze wiary. To Bóg żyjący, zwyciężający wszelkie zło i niosący nam umocnienie jest naszą siłą. Maryja w różańcu prowadzi nas po drogach, jakie Pan przeszedł, by wprowadzić nas w głębie naszej wiary, by każdy z nas zaczął naprawdę żyć życiem Jezusa, tak jak Maryja to czyniła. Być z naszym Panem zawsze, szczególnie w kluczowych momentach życia. Autor książki Rozważań, Różaniec, Duchowa walka o zbawienie świata przypomina, że każde Zdrowaś Maryjo kończymy prośbą skierowaną do Maryi: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. I dodaje: istnieje nie tylko fizyczna śmierć naszego ciała, dusza też może umrzeć przez grzech śmiertelny. I dlatego prosimy naszą Matkę, by modliła się za nami nie tylko w godziny naszej fizycznej śmierci, ale również wtedy, gdy umieramy duchowo, gdy wysycha źródło wiary w nas. Każdy grzech, szczególnie ciężki, niesie w sobie zapłatę, jaką jest śmierć. Szatan i jego demony niosą z sobą śmierć za każdym razem, gdy się pojawiają. Oni kochają zabijać, okaleczać, wypaczać i niszczyć. Dlatego, gdy prosimy Maryję o modlitwę w godzinę śmierci, odwołujemy się do jej modlitwy. Prosimy, by pomogła nam przezwyciężyć każdy rodzaj śmierci przez moc cudownego zmartwychwstania jej Syna. Maryjo, pomagaj nam otwierać się na Boże dary, łaski, światła, na nadzieję życia z Panem i w Nim. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.